czy wszystkie ziemie. Daj mu cześć winną całe ludzkie plemię, bo litość Jego nad nami stwierdzona, a prawda Pańska wiecznie umieszczona. Początku tak zawsze niech będzie, teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie. Z wami święci aniołowie, uwielbiamy Trójcę Świętą, Boga Ojca i Baranka, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Święty Michale, Archaniele, Książę i Wodzu Zastępów Anielskich, przybywaj na pomoc ludziom zagrożonym przez moce ciemności. Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, odkupieni życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, a przez chrzest staliśmy się świątynią Ducha Świętego. Uproś nam łaskę wierności, byśmy tej godności w sobie strzegli nawet w najcięższych pokusach szatańskich. W Tobie, święty Michale, Kościół ma swego stróża i obrońcę. Ty prowadzisz ochrzczonych do niebieskiej szczęśliwości. Błagaj Boga, dawcę pokoju, aby zniweczył moc szatana, siewcy zamętu i nie dozwolił mu trzymać ludzi w niewoli grzechu, ani szkodzić Kościołowi. Obrońco chwały Najwyższego, zanieś nasze prośby do Boga i wyjednaj nam Jego miłosierdzie. Amen. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się. Niepokalane serce Maryi, módl się. Święty Michale, Archaniele, módl się. Modlitwa o zwycięstwo nad szatanem. Boże, Ojcze Wszechmogący, Wszechmądry i Wszechpotężny Stwórco nieba i ziemi, Ty, który w cudowny i nieomylny sposób władasz całym Wszechświatem, spraw, aby każdy człowiek wypełniał Twoją najświętszą wolę i według niej żył. Przywróć odwiecznie ustalony porządek, który dałeś stworzeniu. Połóż kres wszelkim poczynaniom szatana,
który doprowadzić chce do zniszczenia całej ludzkości i świata, który usilnie stara się zniszczyć każdego człowieka stworzonego przez Ciebie na Twój obraz i podobieństwo. Obroń nas, Ojcze Niebieski, przed wszelkimi jego nienawistnymi poczynaniami. Uchroń świat przed zagładą, wszelkimi rodzajami klęsk i wojnami. Wejrzyj na Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który niewinne życie za nas oddał na krzyżu, aby nas odkupić krwią swoją. Prosimy Cię o to za przyczyną niepokalanej Dziewicy Maryi, świętego Michała Archanioła, aniołów i świętych. Błagamy Cię przeto, Ojcze Niebieski, o ratunek i uwolnienie nas z sideł szatana, które ten bezustannie na nas zastawia. Wejrzyj, Ojcze Niebieski, na naszą słabość i nieudolność. Dlatego pokornie błagamy, przyjdź z pomocą udręczonemu ludowi swemu. Połóż kres panowaniu szatana. Święty Michale Archaniele, stań jeszcze raz na czele swego niebieskiego wojska i z Twym okrzykiem, któż jak Bóg, przyjdź nam z pomocą w tej nierównej walce dobra ze złem, aby pokój znów zapanował nad światem. Amen. Poświęcenie się świętemu Michałowi. O wielki Książę Niebieski, najwierniejszy stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufny w Twą dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego anioła stróża i w obecności wszystkich aniołów niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie. Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i starać się usilnie o Twoją cześć. Bądź przy mnie przez całe życie moje, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszystkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość. A w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź do Ojczyzny Wiecznej. Amen. Modlitwa do świętego Michała Archanioła. Książę najchwalebniejszy niebieskiego wojska, święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciwko książętom i władzom, przeciwko przywódcom świata tych ciemności, przeciwko duchom nieprawości w przestworzach. Przyjdź z pomocą ludziom, których Bóg na obraz podobieństwa swojego stworzył i od niewoli szatańskiej wykupił ceną wielką. Ciebie jako stróża i patrona czci święty Kościół. Tobie Bóg powierzył dusze odkupionych ludzi, abyś je w najwyższym szczęściu umieścił. Błagaj Boga pokoju, aby starł szatana pod nogami naszymi, aby już nie miał mocy trzymać w niewoli ludzi i szkodzić Kościołowi. Przekaż nasze prośby przed oblicze Najwyższego, aby rychło uprzedziło nas miłosierdzie Boże i abyś schwytał smoka, starego węża, który jest diabłem i szatanem i związanego rzucił do przepaści, aby nie zwodził dalej ludzi. Egzorcyzm. Stojąc. W imię Jezusa Chrystusa, Boga i Pana naszego, za przyczyną niepokalanej Dziewicy Bogurodzicy Maryi, świętego Michała Archanioła, świętych apostołów Piotra i Pawła i wszystkich świętych, ufając w powagę naszego świętego posługiwania, przystępujemy bezpiecznie do odrzucenia napadów diabelskiego podstępu. Psalm 67. Niech powstanie Bóg i niech rozproszą się nieprzyjaciele Jego i niech uciekną ci, którzy Go nienawidzą, sprzed oblicza Jego.
Jak rozprasza się dym, tak niechaj wróg się rozproszy. Jak rozpływa się wosk w obliczu ognia, tak niech zginą grzesznicy sprzed oblicza Bożego. Oto przed krzyżem Pańskim uciekajcie moce złowrogie. Zwycięża lew z pokolenia Judy z rodu Dawida. Niech miłosierdzie Twoje, o Panie, będzie z nami, ponieważ zaufaliśmy Tobie. Egzorcyzmujemy Ciebie, wszelki nieczysty duchu, wszelka szatańska mocy, wszelka agresjo piekielnego napastnika, wszelki legionie, wszelki zboże i sekto diabelska. W imieniu i mocy Pana naszego, Jezusa Chrystusa, wykorzeń się i uciekaj z Kościoła Bożego. Od dusz na obraz Boży stworzonych i najdroższą krwią Baranka odkupionych. Nie odważ się więcej, wężu najchytrzejszy, oszukiwać ród ludzki, prześladować Kościół Boży i wybrany Jego lud przesiewać i przetrząsać jakby pszenicę. Niech Ci rozkaże Bóg Najwyższy, któremu w wielkiej Twojej pysze czynisz się równym, który chce zbawić wszystkich ludzi i chce, aby wszyscy doszli do poznania prawdy. Rozkazuje Ci Bóg Ojciec, rozkazuje Ci Bóg Syn, rozkazuje Ci Bóg Duch Święty, rozkazuje Ci Chrystus, odwieczne Słowo Boże, które ciałem się stało, które dla zbawienia rodzaju ludzkiego, zgubionego przez Twą zawiść, upokorzyło się samo, stawszy się posłusznym aż do śmierci. Chrystus, który Kościół swój zbudował na silnej skale i oświadczył, że bramy piekieł nigdy go nie zwyciężą, ponieważ z Nim będzie każdego dnia aż do skończenia świata, rozkazuje Ci tajemnica krzyża i moc wszystkich tajemnic wiary chrześcijańskiej. Rozkazuje Ci Bogu Rodzica Dziewica Maryja, która pyszną Twoją głowę od pierwszej chwili swego niepokoranego poczęcia w swojej pokorze starła. Rozkazuje Ci wiara świętych apostołów Piotra i Pawła i wszystkich apostołów. Rozkazuje Ci krew męczenników i pobożne wstawiennictwo wszystkich świętych. Przeto smoku przeklęty, wszelki legionie diabelski, zaklinamy Cię przez Boga żywego, przez Boga prawdziwego, przez Boga świętego, przez Boga, który tak umiłował świat, że Syna swego jedynego dał, aby wszelki, który wierzy w Niego, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Przestań zwodzić stworzenia ludzkie i poić je trucizną wiecznego potępienia. Przestań szkodzić Kościołowi i zarzucać sidła na jego wolność. Idź precz, szatanie, wynalazco i nauczycielu wszelkiego oszustwa, wrogu ludzkiego zbawienia. Daj miejsce Chrystusowi, w którym nic nie znalazłeś z Twoich dzieł. Daj miejsce Kościołowi jedynemu, świętemu, katolickiemu i apostolskiemu, który Chrystus sam nabył krwią swoją. Upokorz się pod potężną ręką Boga, drżyj i uciekaj, ponieważ my wzywamy święte imię Jezus, przed którym drżą piekła, któremu moce niebios, potęgi i panowania są podległe, którego cherubini i serafini nieustającym wołaniem chwalą, mówiąc: święty, święty, święty Pan Bóg zastępów. Klęcząc: Panie, wysłuchaj modlitwę moją, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Módlmy się. Boże niebios, Boże ziemi, Boże aniołów, Boże archaniołów, Boże patriarchów, Boże proroków, Boże apostołów, Boże męczenników,
Boże wyznawców, Boże dziewic, Boże, który posiadasz moc dać życie po śmierci i spokój po pracy, ponieważ nie ma Boga poza Tobą i być nie może, Stworzycielu wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, którego królestwu nie będzie końca. Pokornie prosimy, majestat Twojej chwały, abyś od piekielnych duchów, od wszelkiej władzy, od sidła, oszustwa i niegodziwości nas potęgą swoją wyzwolił i nietkniętych ustrzec raczył. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Od sideł szatańskich wyzwól nas, Panie. Abyś Kościół Twój święty w Twej służbie bezpieczny i wolny zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś nieprzyjaciół świętego Kościoła upokorzyć raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Teraz należy pokropić miejsce święconą wodą i odmówić 3 razy zdrowaś Mario, ostraż aniołów dla siebie samego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Patronie nasz święty Michale, ku prośbom naszym się skłon. Ucisz świata wzburzone fale, niech ciemne moce gromi Twa dłoń. Patronie nasz święty Michale, ku prośbom naszym się skłon. Ucisz świata wzburzone fale, niech ciemne moce gromi Twa dłoń. Patronie nasz święty Michale, ku prośbom naszym się skłon. Ucisz świata wzburzone fale, niech ciemne moce gromi Twa dłoń. Anielu stróżu mój,
Kyrie eleison, Chryste eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami. Święty Aniele, mój Stróżu, módl się za nami. Święty Aniele, Obrońco mój we wszystkich potrzebach, módl się za nami. Święty Aniele, Obrońco mój we wszystkich niebezpieczeństwach, módl się za nami. Święty Aniele, mój Pocieszycielu, módl się za nami. Święty Aniele, Obrońco mój we wszystkich cierpieniach, módl się za nami. Święty Aniele, mój Miłośniku, módl się za nami. Święty Aniele, mój Nauczycielu, módl się za nami. Święty Aniele, mój Przewodniku, módl się za nami. Święty Aniele, Świadku moich wszystkich działań, módl się za nami. Święty Aniele, mój Pomocniku, módl się za nami. Święty Aniele, mój Doradco, módl się za nami. Święty Aniele Czystości Miłośniku, módl się za nami. Święty Aniele Miłośniku Uczciwości, módl się za nami. Święty Aniele Najposłuszniejszy Bogu, módl się za nami. Święty Aniele Duchowy mój bracie, módl się za nami. Święty Aniele Wzorze Czystości, módl się za nami. Święty Aniele Wzorze Posłuszeństwa, módl się za nami. Święty Aniele, od którego pochodzi natchnienie do dobrego, módl się za nami. Święty Aniele, prowadzący duszę do wiecznej światłości, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, który w niewysłowionej dobroci swojej świętych aniołów dla naszej obrony posyłać raczysz, daj nam pokornie Cię prosimy, abyśmy opieką ich byli zawsze chronieni i wspólnym z nimi obcowaniem wiecznie się cieszyli. Przez Chrystusa, Syna Twojego, a Pana naszego, który z Tobą w jedności Ducha Świętego żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Modlitwa do świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę Wojska Niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Święty Michale Archaniele, patronie Kościoła Świętego, módl się za nami. Bądź
mnie od wszelkiego złego i prowadź do życia wiecznego. Potem jest nam wyjaśnione, czym jest wstrzemięźliwość, czym jest post w kolejnych numerach. Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem konferencji episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku. Chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w środę popielcową oraz w piątek męki i śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. To są te minimalne wymagania, jakie stawia Kościół. Wstrzemięźliwość polega na wstrzymaniu się od spożywania jakichś pokarmów. Głównie jest to określone pokarmów mięsnych. Ale konkretny episkopat, konferencja może zdecydować, że zamiast mięsa decydujemy się, że w piątki nie będziemy jedli ryby. I może nam to nakazać. Nie będzie dobrych pstrągów w piątki, tylko trzeba będzie jeść karkówkę. I to będzie umartwienie. Ale to trzeba uwzględnić warunki i zwyczaje danego regionu. I tak może być, że jest jakiś region nadmorski, gdzie cały czas mają ryby do dyspozycji, no to w taki sposób to będzie. Czy może episkopat dla swojego kraju określić to inaczej? Czasem się to nazywa postem jakościowym, ta wstrzemięźliwość. Dla mnie jest to trochę przesadzona nazwa, bo trudno nazywać postem to, że ktoś zrezygnuje z mięsa, a zamiast tego zje smaczną rybę, naleśniczki, placuszki, czy jeszcze jakiś inny smaczny pokarm, który sobie możemy przygotować. Trudno to nazywać postem. Tak naprawdę przynajmniej ja w sercu tego postem trudno bym nazwał. Wstrzemięźliwość tak, rezygnuję z jakichś pokarmów, ale żeby to już postem nazywać, a na pewno jest to trudne do walki z demonami, to, że ja się naleśniczków smacznych najem w piątek zamiast twardego mięsa. Natomiast niektórzy chrześcijanie sami podejmują wstrzemięźliwość od czegoś, co lubią. I to jest już jakaś większa wartość. To, co czasem może się wydać komuś śmieszne, że ktoś rezygnuje ze słodyczy na czas Wielkiego Postu, nie musi być wcale śmieszne. Jeśli ktoś lubi słodycze, to jego to kosztuje, że nie będzie ich jadł przez tych 40 dni.
Może być też taką formą wstrzemięźliwości, która dla innych jest niezauważalna i przez to jest to dobre dla postu, że ktoś, mając kilka rzeczy do wyboru na stole, rezygnuje z tego, co mu najbardziej smakuje, a je to, co mu nie bardzo smakuje. Po to, żeby spokojnie funkcjonować, zje sobie coś, ale widzi ten smaczny kąsek i go zostawia dla innych. Inni nie wiedzą, co ja lubię. I to jest taki post, który właśnie nie rzuca się w oczy, a czy wstrzemięźliwość bardziej, która nie rzuca się w oczy, a może być naszą formą postu czy umartwienia. Jak słyszeliśmy, na mocy prawa powszechnego ta wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w piątki całego roku. Natomiast mocą samego prawa ten obowiązek ustaje, kiedy w piątek wypada jakaś uroczystość kościelna. Nie święto, nie wspomnienie, ale uroczystość. I to wtedy automatycznie post znika. To nie musi proboszcz wam dawać dyspensy. W serce Boże nigdy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Uroczystość Świętego Serca Pana Jezusa. Ona jest zawsze z piątek. I nie obowiązuje tutaj post, ani wstrzemięźliwość. Nie wiem, czy o tym wiecie, ale tak jest. W tym roku, 26 sierpnia, też nie było wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, bo w Polsce była uroczystość Matki Boskiej Jasnogórskiej. Jeśli którejś z uroczystości, na przykład w niebowzięcie, wypada w piątek, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Mocą samego prawa. Nikt wam tego nie musi nadawać, nikt wam tego nie musi, może wam przypomnieć, że tak jest, bo czasem się o tym zapomina. Ale żeby uczcić święto, rezygnuje się właśnie z tej formy pokuty czy postu. I kolejny numer przypomina, kto jest zobowiązany do postu i wstrzemięźliwości. Myślę, że to pamiętamy, ale warto przypomnieć, że Kościół to faktycznie określa. Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14 rok życia, czyli wszyscy tutaj obecni. Prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie aż do rozpoczęcia 60 roku życia, czyli nie wszyscy tu obecni. Wszyscy jesteście pełnoletni, ale niektórzy już 60 rok życia skończyli, więc was już w zasadzie nie obowiązuje ten post. W sensie postu ilościowego w środę popielcową czy Wielki Piątek. Ale dodaje ten kanon: duszpasterze oraz rodzice winni zatroszczyć się o to, żeby również ci, którzy z racji młodszego wieku nie związani jeszcze są prawem postu wstrzemięźliwości, żyli wprowadzani w autentyczny duch pokuty. I myślę, że w normalnych rodzinach chrześcijańskich to jest, że nie czeka się, jak dziecko skończy 14 lat i teraz już dopiero w piątki będziesz miała wstrzemięźliwość. Nie? Czy że nie jest tak, że mam dzieci młodsze, no to dla nich robię inny posiłek z mięsem, a dla siebie robię post. Myślę, że jest normalne, że w rodzinie się zaczyna już tym żyć od początku razem z dziećmi. I nie jest zakazane dla osób po 60 roku życia dalej ten post też uznawać, jeśli zdrowie na to spokojnie pozwala. Więc myślę, że tu nie chodzi tylko o młodszych, ale także o starszych. Macie pozwolenie, żeby sobie jeszcze pościć środę popielcową i Wielki Piątek. I ostatni numer z kodeksu: Konferencja Episkopatu może dokładniej określić sposób zachowania postu i wstrzemięźliwości, jak również w całości lub części zastąpić post i wstrzemięźliwość innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności. Czyli konkretny episkopat może zdecydować, że nie ma postu od pokarmów mięsnych, czy nie ma tej wstrzemięźliwości, jest jakaś inna forma pokutna w piątki. Albo może to zastąpić właśnie jakąś formą uczynków miłosierdzia czy pobożności. O ile się dobrze orientuję, przynajmniej tak moi współbracia z Portugalii mówili, że tam episkopat zostawił wolności każdej osoby, co z tych trzech rzeczy, o których tutaj jest mowa, w piątek chcą jakby bardziej zaakcentować: post, modlitwę czy jałmużnę. I że to już powinno być w gestii każdego chrześcijanina, który decyduje, czy jakaś forma umartwienia, czy więcej modlitwy, czy jakiś czyn miłosierdzia. Oczywiście to, cośmy tutaj przytoczyli, co proponuje kodeks, to jest tylko pewne minimum. Jeśli chcemy przyjąć post jako oręż do walki duchowej, to sami musimy go sobie jakoś narzucić w formach bardziej radykalnych.
I taki post, który ktoś podejmuje sam z własnej woli, może polegać na przykład na zupełnym powstrzymaniu się od jedzenia i picia przez cały dzień. Nic nie jem, nic nie piję. Zupełny post. Może też to być taki post o chlebie i wodzie. Czy może to być post oparty wyłącznie na piciu jakichś napojów? Czy ktoś zdecyduje się, że rano wypije gorącą herbatę, w południe gorący kompot, wieczorem gorącą kawę i to jest wszystko. Załóżmy. I nic nie jem. Jest to też post. Rezygnuję. Albo może ktoś zdecydować, że zje tylko jeden posiłek w ciągu dnia. Z pozostałych dwóch rezygnuje. Jest to też jeszcze więcej niż to, co Kościół nakazuje na środę popielcową czy Wielki Piątek, gdzie nam pozwalają raz dosyta zjeść i dwa razy co nieco. Modlitwa do Matki Bożej. Dostojna Królowo Niebios, najwyższa Pani Aniołów, któraś od początku otrzymała moc i posłannictwo zdeptania głowy szatana, prosimy Cię pokornie, ześlij Twoje święte zastępy, aby pod Twoimi rozkazami i przez Twoją moc ścigały piekielne duchy, wszędzie je zwalczały, unieszkodliwiały ich poczynania i strąciły je z powrotem w przepaść. Któż jak Bóg? Święci aniołowie i archaniołowie, brońcie nas, ochraniajcie nas. O czuła Matko, Ty jesteś i Ty pozostaniesz na zawsze całą naszą miłością i nadzieją. Amen. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pozbierz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Hołd należny złóżmy Panu, Królowi Aniołów, ze świętym Michałem Archaniołem i chórem Serafim. Świętym Michałem Archaniołem i chórem Serafinów. Uwielbiamy Cię, Boże. Ze świętym Michałem Archaniołem i chórem Serafinów. Uwielbiamy Cię, Boże. Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały. Złóżmy Panu, Królowi Aniołów, ze świętym Michałem Archaniołem i chórem Cherubinów. Uwielbiamy Cię, Boże. Ze świętym Michałem Archaniołem i chórem Cherubinów. Uwielbiamy Cię, Boże. Świętym Michałem Archaniołem i chórem Cherubinów. Uwielbiamy Cię, Boże. Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały. Módl się za nami do Syna Bożego. Hołd należny złóżmy Panu. Świętym Michałem Archaniołem i chórem tronów. Uwielbiamy Cię, Boże. Ze świętym Michałem Archaniołem i chórem tronów. Uwielbiamy Cię, Boże. Ze świętym Michałem Archaniołem i chórem tronów.
Michałem, Archaniołem i chórem Archaniołów.
Aniele, zwiastunie Bożej chwały. Módl się za nami do Syna Bożego. Hołd należny złóżmy Panu. Królowi Aniołów. Ze świętym Michałem Archaniołem i chórem aniołów. Świętym Michałem Archaniołem i chórem aniołów. Uwielbiamy Cię, Boże. Ze świętym Michałem Archaniołem i chórem aniołów. Uwielbiamy Cię, Boże. Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały. Módl się za nami do Syna Bożego. Ze świętym Michałem Archaniołem. Uwielbiamy Cię, Panie, na wszystkich ołtarzach świata. Ze świętym Gabrielem Archaniołem. Świętym Rafałem Archaniołem. Prosimy za ludem przyjmującym do Królestwa Niebieskiego. Ze swoim aniołem stróżem. Przepraszamy Cię, Boże, za nasze grzechy. Aniołowie, Archaniołowie, wierzchności, księstwa i potęgi, moce niebieskie, cherubini i serafini. Błogosławcie Pana na wieki. Amen. Tobie swe oblicze i niech obda.
najdroższe skarby swoje. Aś owieczki me od wroga broń i błogosław w imieniu lud. Niech cię Pan błogosławi i strzeże, niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.